Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Chciałbym Wam pokazać, czym dziś mam przyjemność popracować. Jest to ładowarka Kramer KT507, dostarczona przez firmę Agrosieć. Jest to jeden z większych modeli ładowarka, no klasyczna ładowarka teleskopowa, prawda? Przejdziemy sobie na drugą stronę, pokażę Wam serce jednostki. Silnik Deutza, 136 koni. Pompa tłoczkowa, 140 litrów na minutę. Ładowarka waży około 9 ton. Wysięgnik 7 metrów maksymalnie. Udźwig 3500 kg. To chyba z takich najważniejszych informacji będzie wszystko. Zaraz tu zamykam. Nie chcę przedłużać, bo to... A co ty? Czemu się nie chcesz zamknąć? Moment. I teraz. Dobra, tak się otwiera, tak się zamyka, gitara gra. Jak widać, zaczep transportowy, wyjście na media, znaczy na media, na światła. I hydraulika zewnętrzna. Proszę bardzo. Tutaj mamy zbiornik paliwa. Tu AdBlue. Wchodzimy do środka. Tak wygląda miejsce pracy. Widok z siedziska operatora. Kokpit, przełączniki jakichś tam najważniejszych funkcji. Takie najbardziej podstawowe, czyli tam klimatyzacja. Wiadomo, to jest fajny przycisk, nie wiem jak to pokazać. Tak, może trzy tryby pracy, teleskopu, ręczny, wysięgnika, wideł, czyli zawsze utrzymuje w poziomie nam, żeby nie przeciążyć maszyny, i tryb pracy łyżki, który zaraz chwilę pokażę jak on działa. Joystick, tutaj operujemy przekładnią, tak mamy do przodu, tak mamy do tyłu, trzy prędkości jazdy, ślimak, żółw, zając, do 40 na godzinę, skrzynia hydrostatyczna bezstopniowa. I to takie najważniejsze. No i tu z tej strony mamy teleskop, wysuw teleskopu, no i standardowo góra, dół, lewo zamykanie, prawo otwieranie. Tryb pracy tutaj tej łyżki, co mam ustawiony teleskop, pozwala nam na to, że zaraz zobaczycie, po wysypie, opróżnieniu łyżki, wysypieniu towaru, troszeczkę żeby nie puknęło za mocno, automatycznie teleskop wraca nam do pozycji złożonej, czyli jak bierzemy do tyłu, na dół, i zobaczcie, teleskop nam się automatycznie wsuwa. Bardzo fajne, bardzo wygodne rozwiązanie. Ładowarka wyposażona, ja za chwilę jeszcze Wam pokażę, w taki przydatny bajer. Jest to oczywiście bajer, ale bardzo przydatny, jak kamerę cofania, która jest umiejscowiona z tyłu, centralnie na środku, kamera na zaczep, ale też i na to, co jest za nami. Oj, Mateusz, nie szalej. Dobrze, że na polu jestem, musiał już sprzątać. Bardzo właśnie czuły jest ten joystick. To w sumie jest dobrze, tylko to jest kwestia oczywiście wprawy i wyczucia jakiegoś tam maszyny. O, ja to tak jeszcze pomału robię, tu możecie się ze mnie nabijać. No bo tak, ładowarka nie moja, rozrzutnik nie mój, a popsuć bym nie chciał, ani jednego, ani drugiego. Jedyne co moje to gnój, ciągnik i pole. A może aż. Bardzo przyjemna praca ładowarką, naprawdę łyżka potężna, udźwig potężny, cztery łyżki i mamy rozrzutnik zapełniony. Widoczność na prawą stronę moim zdaniem dobra, oczywiście jak mamy teleskop podniesiony, no to wiadomo, że nam ta widoczność się pogarsza. Lusterka kapitalne, jedne i drugie. Naprawdę widoczność jest genialna w tych lusterkach. Czemu w ciągnikach takich nie montują, powiedzcie? Genialna widoczność. Tu mamy jeszcze możliwość naciśnięcia N, czyli luzu. I teraz ładowarka nam nie pojedzie, możemy gazu dodawać, a ładowareczka nam nie odjedzie. Rozrzutnik jest dosyć wąski, trzeba uważać jak się ładuje. I teraz wypadałoby z tamtej strony troszeczkę dobrać, złapać łyżką z jednej strony, żeby dopełnić, że tak powiem. O, rozrzutnik. Ciach,
Oj, znaczy z drugiej strony powinienem to złapać. Dobra, to zaraz wysypię. Trzy tryby jazdy oczywiście. Tutaj na wyświetlaczu mamy najważniejsze rzeczy pokazane, tak? Tak jak obroty silnika. Aha, dobra. Teraz na chwilę obrotów silnika nie mamy. A, od czoła sobie to wezmę. Obroty silnika, prędkość, temperatura cieczy, poziom paliwa, ciśnienie, jakiś tam poziom, no, jak to się nazywa? Poziom, proszę ja was, AdBlue. To, co jest najważniejsze, dodatkowo jeszcze mamy tutaj pod tabelę, nie wiem jak to nazwać. I wziąłem tak jak chciałem wziąć. A powiedzmy, tutaj pod F1 mamy takie tymczasowe spalanie, godziny pracy i tak dalej, i tak dalej. Z tej strony, gdzie jest ta ładowareczka taka narysowana, pokazuje nam poziom przeciążenia. Jak na przykład nabieramy i ładowarka ma za ciężko, to nam zapiszczy. Takie pierdołki, które pomagają gdzieś tam w pracy maszyną. O, obornik jest suchy, jak widzicie, pryzmowany na polu, więc przesech, przerzucany, nie jest taki zbity, więc możemy troszeczkę więcej mogę ładować. Tak przynajmniej z kuzynem rozmawiałem, dostałem instrukcję. Hop, o, zobacz jak się wgryza. A jednak moc silnika i moc hydrauliki robią robotę. Tu mamy umiejscowiony przycisk od hydrauliki zewnętrznej. A tu lewe obroty, tego co mi się wydaje, lewe obroty wentylatora chłodnicy. Ok, lecimy z kolejnym załadunkiem. Gdybym był tylko na polu, nie musiał nic innego robić, to by naprawdę momentalnie ta praca szła. Ajajajajaj, znowu przesypałem. Rozrzutnik jest wąski, jak jest dobrze nabrane na łyżkę, to można łatwo przesypać na drugą stronę. O, a niestety jestem sam. Tata jest na wyjeździe z mamą. Wakacje mają, czy też w czasy. Jak zwał, tak zwał. Więc samemu, no niestety. Trzeba, a to z paliwem przyjadą, a to coś tam innego i tak, kurczę, niestety z tego pola nieraz trzeba uciec do domu. I ta robota nie idzie tak, jak powinna iść, a sprzęt jest porządny. Najdłużej z tego wszystkiego to idzie... A chciałem powiedzieć, że transport, ale w sumie nie. Najdłużej to idzie jednak rozwiezienie, bo tak sążnie dosyć daje tego obornika. Już tak jak mniej więcej tą ładowareczką idzie, troszkę się popracuje, to idzie naprawdę bardzo ładnie, bardzo fajnie. O. Jeszcze muszę tutaj się wprawić w właśnie podnoszeniu, bo mam takie zawsze wrażenie, człowiek wiecie, niezwyczajny, to ma takie wrażenie, że ona za chwilę się przewróci, ta ładowarka. A to jest tylko wrażenie, aczkolwiek ja zawsze mówię lepiej troszeczkę dłużej, aniżeli, kurczę, żeby się coś złego stało. Spróbujemy to delikatnie pchnąć. O, żeby tak na burcie nie leżało. Dobra. Co prawda jadę po polu, ale nie chcę, to są takie dorabiane, widzicie, drewniane. Nie chcę, żeby... Czekajcie, teraz z tej strony sobie nabiorę i na przód narzucę. O. Idzie to już sprawnie, no. Wiadomo, czy zawsze z każdym sprzętem trzeba troszkę pojeździć, żeby się wprawić i wtedy wszystko idzie bardzo dobrze. Najgorsze to są te kolejiny, które gdzieś tam się w trakcie wyrobią, w trakcie wiadomo podjeżdżania, jak się pod pryzmę podjeżdża, troszkę się tam gazu da i te koła zamieszają, no to później już to tak troszeczkę buja tym sprzętem. O, więc trzeba będzie się może przenieść później z drugiej strony. Ale ogólnie jest naprawdę maszyna bardzo stabilna. Bardzo łatwo się operuje. Ja tak może troszeczkę pomyślicie sobie, że tu się gościu zachwyca, nie ma czym. Wiecie, jak nie jestem zwyczajny do pracy ładowarką.
Więc mi się to naprawdę podoba. A że lubię takie rzeczy właśnie jak tam operowanie, czy to turem, czy innymi tego typu rzeczami. Oj, więc mi to naprawdę się podoba. Kluczyki zabieram, koło drogi stoimy. Co prawda tutaj nigdy się nic nie działo, ale różnie bywa. Sprzęt jest nowy, sprzęt nie jest mój, więc no sążnie idzie tego nabrać. Obornik taki to jest tam i bydlęcy, i od koni. To jest chyba raczej teraz bydlęcy tu w większości. No, bardzo ładnie się ta ładowarka prezentuje. Naprawdę jest jednocześnie duża, mocna, ciężka, a też zgrabna. Chyba ma coś 2,70 chyba wysokości, 2,5 szerokości i nie wiem, 4 z kawałkiem długości. Więc takie rozsądne chyba gabaryty. Jeszcze dwa szybciutkie słowa podsumowania. Ogólnie maszyna mi się bardzo podoba, widziałbym ją u siebie na gospodarstwie, ale taki ma minus, jeżeli chodzi o jej gabaryt. No u mnie na styk mieściłaby się do chlewni na głęboką ściółkę. To tak wiecie, dopóki ja bym jeszcze tam obsługiwał, byłoby może i spoko, prawda? Aczkolwiek trzeba naprawdę prościutko wjeżdżać, żeby zmieścić się w drzwiach, więc no jest za duża. Trzeba by jak już to mniejszy model kupić, byłoby super. Tak próbuję znaleźć jakieś takie wady tej maszyny. I tak powiem uczciwie, ciężko. Wiecie, ciężko coś takiego. Na pewno gdyby usiadła tu osoba, która ma jakieś doświadczenie jeszcze w innych ładowarkach i u innych producentów, to pewnie wychwyciłaby pewne mankamenty, których ja w chwili obecnej zauważyć nie mogę. Dlatego ta moja ocena będzie bardzo subiektywna. Nieraz można przez przypadek tutaj, bujając gdzieś tam, jak ja tu mam taki zwyczaj, trzymając tutaj rękę, przez przypadek nacisnąć, prawda? Ale to jest raczej kwestia ułożenia ręki, a nie samej wada maszyny. O, wiem co bym tutaj zmienił. Mianowicie zmieniłbym... Tu mamy taki przycisk od... No jakby teraz mamy ją na biegu, prawda? Przód, tył, tak? A tu mamy neutral, tak? Że... O, maszyna stoi w miejscu. I to tak jak nieraz podjeżdżamy pod rozrzutnik, chcemy, nie wiem, trochę tam wysypać czy coś, no to ten przycisk, jak tu operujemy, to nie możemy go jednocześnie nacisnąć, prawda? Wydaje mi się, że lepsze dla niego miejsce by było gdzieś pod tym palcem, gdzieś tu z przodu, gdzieś tu, aczkolwiek tu też coś jest, tylko nie wiem co, tak naprawdę. Ale mógłby być przecież zlokalizowany w innym miejscu i by to pasowało. Co prawda tego się nie używa jakoś tam często, nie wiadomo jak bardzo, więc... Więc, o, jak wyciągniemy z całej kupy, to wtedy nam tu przypomina, że ma za ciężko. Więc to nie jest jakiś tam jej minus olbrzymi, który by wpływał na komfort pracy. Sama hydraulika, jeżeli używamy jednej funkcji, pracuje bardzo szybko, jak jednocześnie, tak jak teraz, wysuwam ramię i otwieram łyżkę, no to troszeczkę wolniej, no ale wiadomo. Dwie rzeczy trzeba naraz obsłużyć i to przede wszystkim da się zrobić. To automatyka od opuszczania i cofania, wsuwania teleskopu, no bardzo mi się podoba. Prawdopodobnie inni producenci też to mają, więc to nie jest jakiś tam jakaś cecha wyróżniająca Kramera pod tym względem. Ale jest to po prostu fajna rzecz, przydatna. Przy takiej pracy jak najbardziej jest to na plus. No i maszyna jest mocna, z jednej strony mówię, ten gabaryt u mnie przydałby się mniejszy, no bo nie zmieszczę się po prostu. Tak teraz nie chciałbym, żeby to za dużo spadło. Oj. No tak, jak zwykle, od serca, kuźwa. Dobrze, że te nadstawki nie są za wysokie, bo kurde, do nadstawek ładował. A teraz sobie z tej strony zgarnę. Trochę przeschło, wczoraj popadało. No ogólnie widoczność na tą stronę jest bardzo dobra. Moim zdaniem. Oczywiście jak teleskop jest niżej, bo jak jest wyżej, no to nie ma siły, żeby była dobra widoczność. O. A, miałem odwrotnie złapać, żeby na tym nasypać. A, to sobie wysypię. I złapię jeszcze raz tutaj.
Trochę tak, trochę taka zabawa, nie wiem. No ale w sumie po to też mam motorowarkę, żeby się pobawić. Sama zmiana kierunku jazdy, no fajnie to takie jest naprawdę, jak już człowiek pojeździ. Oj, krzywo podjechałem gdzieś. Dasz radę złapać jeszcze? Żebym nie musiał jeszcze raz podjechać? Dasz radę. Uch, dupkę podniosła. Łyżka jest potężna, naprawdę. No, zresztą sami widzicie, 4 łyżki i pełen rozrzutnik. Kurczę, z ciekawości muszę sobie zważyć, ile waży jeden rozrzutnik. No i dobra, myślę, że to będzie chyba na tyle. Więcej tutaj nie ma co czarować, nie ma co wymyślać. Mi się ładowarka bardzo podoba. Widziałbym ją u siebie w gospodarstwie. Jeżeli miałbym kupować, to nie ma tu nic w tej maszynie, co by mnie zniechęcało do zakupu. Naprawdę, no nie ma nic, no poza może z wiadomym faktem, istotną sprawą. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o pracę, zwrotność, obsługę, to co mogłem przez te kilka godzin zaobserwować, to ja nie mam się do czego przyczepić. Tyle. Dobra, trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.